Witam Was bardzo serdecznie na Instagramie i na Facebooku na przygotowaniach do kursu pierwszego stopnia online gimnastyki słowiańskiej. To jest nowy kurs, kurs, który dopiero jakby nowy stworzyłam dla Was, więc nowość, mimo że gimnastyki słowiańskiej wiecie, że uczę już od lat. Na poziomie podstawowym i zaawansowanym i nauczycielskim. Ja nazywam się Katarzyna Uramek. Tworzę w projekcie w tej chwili Wirini, ale byłam długo aktywna Słowianka. I prowadzę szkołę gimnastyki słowiańskiej właśnie na poziomie początkującym, zaawansowanym i nauczycielskim. Więc zapraszam Was na kurs, który rozpocznie się już za tydzień, 17 września, a zaczynamy 6-tygodniowy kurs online gimnastyki słowiańskiej pierwszego stopnia, certyfikowany, po którym będziecie mogły, jeśli będziecie miały taką ochotę, robić kurs drugiego stopnia, który już jest kursem nauczycielskim. Można nawet te kursy zrobić hurtem, że tak powiem, bo są tak ułożone, że możecie najpierw zrobić ten podstawowy, a potem zaraz nauczycielski i kupić je razem ze zniżką. I tutaj zapraszam Was na stronę Wirini.eu do sprawdzenia oferty i opisu kursu. Ale ten kurs, który zaczyna się za tydzień, on będzie trwał 6 tygodni. Spotykamy się 6 razy we wtorki o godzinie 18 na praktyce gimnastyki słowiańskiej, na nauce ćwiczeń gimnastyki słowiańskiej i będzie też na tych spotkaniach czas na odpowiedzi na pytania Wasze, na rozwiewanie Waszych wątpliwości, na wszystko to, co Wam się gdzieś tam po drodze w kursie urodzi. Oczywiście podczas tego kursu ja również jestem dostępna dla Was. Możecie mi zadawać pytania, prosić o pomoc w ramach tego kursu, jeśli jeszcze nie będziesz miała wyliczonego, nie masz wyliczonego zestawu rodowego swojego, to dostaniesz swój zestaw rodowy z instrukcją wykonania ćwiczeń. Ten kurs składa się ze spotkań na żywo online, które będą nagrywane, więc jeśli nie będziesz mogła być na spotkaniu, to zawsze będziesz mogła odtworzyć sobie to spotkanie w dowolnym innym terminie. Jeśli będziesz chciała powtórzyć sobie to spotkanie, to również będziesz mogła odtworzyć je w dowolnym innym terminie. Ale oprócz tego, że będą zajęcia na żywo i te zajęcia będą nagrywane i do odtworzenia dla Was, to kurs ma też nagrane moduły, nagrane ćwiczenia z instrukcją wykonania ćwiczeń, gdzie pokazuje, jak się je wykonuje i są również opisy do tych ćwiczeń. Więc łatwiej wtedy będzie Wam te ćwiczenia wykonywać. Zależy mi na tym, żebyśmy podczas tych 6 tygodni pracy z kursem online, z gimnastyką słowiańską, żebyście się naprawdę tej gimnastyki nauczyły, żebyście umiały zrobić te ćwiczenia i żebyście poczuły moc tych ćwiczeń. Bo moc ćwiczeń gimnastyki słowiańskiej to jest ich wspaniałe działanie na nasze ciało, które poprawia elastyczność ciała, kondycję naszego ciała, zdrowie naszego ciała, ale moc gimnastyki słowiańskiej to też przepływ energii przez nasze ciało, więc czyszczenie, odblokowywanie kanałów i centrów energetycznych w naszym ciele. I to jest też praca mentalna nad sobą, rozwój mentalny nad sobą, gdzie pracujemy z afirmacjami, ze znaczeniami ćwiczeń, gdzie możemy ruszyć w taką podróż do siebie, nie tylko jakby przez ciało do siebie. Taka to jest podróż z gimnastyką słowiańską. Więc jeśli potrzebujesz spokoju wewnętrznego, ułożenia się ze sobą samą, zrozumienia siebie, zrozumienia różnych zachowań, które są Twoje, różnych motywacji, które są Twoje,
jeśli potrzebujesz pogodzenia ze swoim rodem, jeśli potrzebujesz korzeni, bo czujesz się nieukorzeniona, być może mieszkasz za granicą i to zabiera ci trochę korzeni. Być może jesteś gdzieś zagubiona w tym życiu, być może zaczyna twoje ciało odmawiać ci posłuszeństwa, że tak powiem. Zabiegana, straciłaś radość życia, to być może gimnastyka słowiańska jest dla ciebie i być może nauka tej praktyki może ci pomóc w życiu, w radości, spokoju, pogodzeniu ze sobą, w byciu tu i teraz, w zatrzymaniu się trochę, w zobaczeniu, jaka jestem, kim jestem, co chcę, czego potrzebuję, w stawianiu granic, w poczuciu własnej wartości. Więc jeśli to, co mówię, do ciebie przemawia, to zapraszam cię na kurs pierwszego stopnia gimnastyki słowiańskiej. Tak jak mówiłam, kurs jest certyfikowany, więc dostaniecie pocztą ode mnie później certyfikat ukończenia kursu. Aczkolwiek się zastanawiam, czy nie lepsze byłoby jednak wysyłanie PDF-a, szczególnie jeśli na drugi koniec świata, ale zobaczymy, kto się na ten kurs, która z Was się zgłosi, skąd będziecie i z jaką grupą, czy to będzie grupa dziewczyn mieszkających w Polsce, czy poza Polską, będę miała przyjemność pracować. Słuchajcie, w tym tygodniu przez 6 dni spotykamy się na live'ach o 10 godzinie, na których będę opowiadała o kolejnych modułach kursu gimnastyki słowiańskiej, tego kursu pierwszego stopnia, który zaczyna się już w przyszłym tygodniu, 17 września. 6 dni, dlatego że 6 modułów. Dzisiaj jest pierwszy dzień naszego spotkania i chcę Wam odrobinkę, oprócz tego, że opowiedziałam Wam z grubsza o tym kursie. Szczegóły możecie doczytać na stronie wirini.eu i oczywiście możecie pisać w komentarzach pod tym live'em, czy na Instagramie, czy Messengerem, czy mailem, jakby wszystkimi kanałami. Możecie do mnie pisać pytania i na pewno na nie odpowiem. Słuchajcie, pierwszy moduł kursu, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, to będzie nauka świata górnego gimnastyki słowiańskiej. Gimnastyka słowiańska dzieli się na 3 światy, czyli ćwiczymy jakby w 3 pozycjach. Świat górny, dlatego że ćwiczymy w staniu. I będziemy się uczyć na każdym module 9 ćwiczeń gimnastyki słowiańskiej w każdym module, więc w pierwszym module pierwszego dnia, 17 września, będziemy się uczyć 9 ćwiczeń ze świata górnego gimnastyki słowiańskiej. Wszystkie te ćwiczenia są ćwiczeniami w staniu, znakomita większość ćwiczeniami równoważnymi. Co dają nam ćwiczenia równoważne? Ćwiczenia równoważne wzmacniają w nas mięśnie głębokie, czyli one nie kształtują jakby sylwetki i rzeźby naszego ciała na zewnątrz, natomiast dają takie poczucie głębokiej równowagi i głębokiej stabilizacji naszego ciała. Są bardzo ważne do dobrego funkcjonowania naszego ciała, do siły naszego ciała, ale też praca na mięśniach głębokich i praca w ogóle z ćwiczeniami równoważnymi daje nam taką wewnętrzną właśnie równowagę, taką stabilizację, taki rdzeń do tego, żebyśmy mogły ruszyć gdzieś dalej w nasze życie, że tak powiem, żebyśmy wiedziały, czego chcemy, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, tak, żebyśmy potrafiły stawiać granice. Do tego wszystkiego musimy mieć wyćwiczony i wykształcony ten rdzeń naszego ciała, który właśnie ćwiczą mięśnie głębokie. Ćwiczenia równoważne są ćwiczeniami często na jednej nodze, czyli pięknie pracują mięśnie nóg
i muszę przyznać, że nogi pięknie się również kształtują. Więc jeśli oprócz tego, że chcesz praktykować gimnastykę i ze sobą być w dobrym kontakcie, to możesz też popracować nad pięknym kształtem swoich nóg. Ćwiczenia równoważne, ćwiczenia ze świata górnego pięknie pracują również nad mięśniami dna miednicy, nad ruchomością naszej miednicy, ponieważ w tych ćwiczeniach w każdym poruszamy miednicą do przodu i do tyłu, zwiększamy ruchomość w naszej miednicy, wpuszczamy do miednicy energię, wpuszczamy do miednicy życie, wpuszczamy do miednicy naszą uwagę na to miejsce w naszym ciele, które jest centrum naszego ciała i jest centrum naszej kobiecości, a bardzo często jest bardzo zablokowane, jest zamrożone. Przestajemy tutaj czuć i przestajemy tutaj również czuć siebie. A nasza miednica to także miejsce nie tylko jakby naszej kobiecości, naszej seksualności, ale to jest miejsce naszej kreacji. A ta kreacja to jest podstawa kobiecego życia. Każda kobieta jest kreatywna, jest twórcza i tworzy różne rzeczy. Od tworzenia domu po tworzenie, nie wiem, własnego wyglądu, ubioru, przez tworzenie projektów różnych w pracy. Więc praca z miednicą, która jest bardzo głęboką pracą właśnie w świecie górnym gimnastyki słowiańskiej, będzie powodowała, że będziemy szły w kierunku uruchomienia naszej kreacji, odmrożenia naszych miednic, zwiększenia ruchomości, ale też właśnie skierowania uwagi do tej części naszego ciała i sprawdzenie, jaka ja tam jestem, co tam jest, co ja tam w tej miednicy pochowałam, co tam mam. To jest kolejny element, z którym ćwiczymy w świecie górnym gimnastyki słowiańskiej, którym będziemy się zajmować w pierwszym module naszego kursu gimnastyki słowiańskiej. Następny element to praca nad naszym kręgosłupem i praca nad otwieraniem naszej klatki piersiowej. Czyli wzmacniamy mięśnie wzdłuż kręgosłupa i w ogóle mięśnie pleców. Otwieramy klatkę piersiową, rozciągamy w ten sposób mięśnie, które trzymają nam tutaj i przykurczają często klatkę piersiową. Bardzo piękna praca otwierająca nasze serce, pracująca nad czakrą serca, ale też powodująca, jakby działająca na to, żeby nas nie bolały plecy, powiedzmy, bo wiecie, my często jesteśmy takie pochylone, zgarbione, patrzymy pod nogi, gdzieś ta głowa opuszczona, smutne, przytłoczone wszystkimi ciężarami życia, które nas spotyka, zawstydzone. Tak samo ta pozycja jest tutaj, gdzieś często obfite piersi są takim obciążeniem, że też to ciało zaczyna się garbić. Pozycja w pracy, gdzieś przy komputerze czy za kierownicą też jest taką pozycją, która powoduje, że zamykamy klatkę piersiową. Zamknięta klatka piersiowa nie daje możliwości spojrzenia przed siebie z dumą, z pewnością siebie, a nad tym pracujemy też w gimnastyce słowiańskiej, nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, ale też nie możemy wtedy jakby otworzyć się na miłość, na to, co do nas przychodzi, bo ciało jest zamknięte, serce jest zamknięte, a na poziomie fizycznym po prostu zapadnięta klatka piersiowa nie daje możliwości ani wzięcia głębokiego oddechu, ani odpowiedniej pracy naszego serca, ani odpowiedniej pracy naszej przepony. Więc wszystko tutaj się zapada, zaczynamy płytko oddychać, płytki, krótki oddech powoduje, że nasze ciało, nasz układ nerwowy dostaje informacje o tym, że jesteśmy zdenerwowane, więc jakby wydziela się od razu, wydzielają się hormony stresu i zaczynamy być na takim poziomie takiego ciągłego podenerwowania i to ciągnie za sobą, wiecie, dużo różnych konsekwencji. Więc pracujemy w świecie górnym również nad otworzeniem klatki piersiowej i wzmocnieniem mięśni pleców,
te, które są porozciągane od ciągłego garbienia się i które w związku z tym bolą. Praca w świecie górnym to również przyjmowanie prawidłowej postawy ciała, gdzie kręgosłup jest ułożony zgodnie ze swoimi naturalnymi krzywiznami, jest wyciągnięta głowa do góry, czubek głowy do nieba, broda podniesiona trochę do góry, gdy możemy patrzeć w dal, patrzeć przed siebie, a nie pod nogi, patrzeć na świat, który roztacza się przed nami, patrzeć znowu z pewnością siebie, z radością i z oczekiwaniem na to, w zaufaniu, co nas spotka. Więc na poziomie cielesnym i trochę mentalnym to jest to, nad czym będziemy pracować w pierwszym module pracy z gimnastyką słowiańską na kursie gimnastyka słowiańska, gimnastyki słowiańskiej pierwszego stopnia, który zaczyna się za tydzień. Ale praca w świecie górnym jeszcze to jest bardzo mocna praca nad zakorzenieniem się, nad właśnie poczuciem ziemi, nad ugruntowaniem, dzięki czemu możemy jakby ruszyć w górę i sięgnąć też po naszą duchowość. Bo w świecie górnym również sięgamy po duchowość. Więc zostawiam to tak. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam pracą z gimnastyką słowiańską. Nad tym będziemy pracować 17 września, już za tydzień. Jutro o 10 spotykamy się na kolejnym live'ie. Będę opowiadać o drugim module, czyli kolejnym tygodniu kursu certyfikowanego pierwszego stopnia gimnastyki słowiańskiej online, który zaczyna się już za tydzień. Zapraszam Was, jeśli chcecie poczytać na temat kursu, jeśli chcecie zapisać się na kurs, to zapraszam na stronę www.virini.eu. W bio macie link do strony. Dostałyście też dzisiaj maile z informacją o tym kursie i zapraszam do zapisów i zapraszam na jutrzejszego live'a i na live'y, które będą w kolejnych dniach, aż do niedzieli będę opowiadać o tym kursie. Buziaki, ściskam i lecę dalej do pracy. Pięknego dnia Wam życzę.